Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest gra Division. Dzisiaj wrażenia z bety, z pierwsze wrażenia nagrane na gorąco po zagraniu jednego dnia raptem beta testy, ale już teraz mam Wam do powiedzenia troszeczkę różnych wrażeń. Chcę skomentować ten tytuł. W końcu Ubisoft go mocno, mocno nakręcał i hype'ował oczywiście. I tutaj mam zarówno pozytywne, jak i negatywne wrażenia do opowiedzenia, które mam nadzieję pozwolą Wam, jeżeli w betę z jakiegoś powodu nie mogliście zagrać, być może pozwolą Wam też podjąć decyzję, czy grę warto kupować, czy nie warto jej kupować, a być może po prostu odnajdziecie tutaj też jakieś potwierdzenie swoich własnych obserwacji. No dobrze, jak wygląda sprawa z Division i dlaczego mam tutaj zarówno coś pozytywnego, jak i negatywnego do powiedzenia? Zacznijmy może od tego, co negatywne i od tego, co rzuca się szybko w oczy. Okay? Otóż doszedłem do wniosku, że Ubisoft to są mistrzowie hype'u i ich produkcje ostatnimi czasy mają bardzo wspólną, jedną cechę. Przed premierą wyglądają zazwyczaj fenomenalnie i zapowiadają się jako rewolucyjne wręcz produkty. Bardzo często Ubisoft potrafi przedstawić swoje gry jako nadchodzącą rewolucję. Dużo ludzi to kupuje, dużo ludzi w to wierzy i dużo ludzi kupuje potem oczywiście te gry. Natomiast po zagraniu okazuje się, że ta rewolucja to wcale żadna rewolucja i tak naprawdę wielokrotnie już gracze czuli się troszeczkę oszukani, jedni chcą jakby na fali tego swojego nahypowania się wierzyć w to, pomimo tego, z czym się konfrontują i jakby bronią sami przed sobą tych tytułów i mówią, że wszystko jest fajnie, że tak miało być, inni odchodzą rozczarowani. Tutaj oczywiście przychodzi nam na myśl chociażby ostatnimi czasy głośny tytuł Watch Dogs. To miała być prawdziwa rewolucja. Tytuł ten miał być wielkim, otwartym światem, gdzie możemy wykorzystywać nowoczesne technologie do szpiegowania ludzi, hakowania i tak dalej. Gra była nam przedstawiana jako po prostu rewolucyjna pod względem możliwości działania, otwartości tego świata, wykorzystania nowoczesnych technologii. Również była przedstawiana nam jako rewolucyjna pod względem graficznym. Bardzo znana jest sprawa tego, że na targach była pokazywane gameplaye, które wyglądały fenomenalnie, a potem gra po premierze, w dniu premiery dostała downgrade'a, po prostu została obcięta graficznie, no i nie wyglądała już wcale tak rewolucyjnie. Tutaj jest dokładnie to samo, słuchajcie, dokładnie to samo. Watch Dogs na filmikach sprzed 2 lat, coś koło tego, na tych pierwszych filmikach z różnych pokazów przedstawiany był jako gra rewolucja po prostu i graficznie wszyscy gracze od razu zwrócili uwagę na to, jak fenomenalnie wygląda przedstawiony w niej świat, jak szczegółowy jest, jak fotorealistyczny niemalże. Wszelkiego rodzaju oczywiście do tego fizyka, nie fizyka, po prostu fenomen. Co się dzieje w momencie premiery, w momencie tej bety, która tak naprawdę jest niczym innym jak demem? Nie spodziewajcie się tutaj, że ta beta coś wprowadzi, coś będzie innego w pełnej wersji. Po prostu ostatnimi czasy firmy kolejno robią takie bety w ramach eventów promocyjnych. Gra tak naprawdę jest udostępniona na chwilę za darmo po to, żeby ludzie zagrali i ewentualnie przekonali się, że jest fajna, wyrobili sobie zdanie i ją kupili. Chwała za to twórcom, że decydują się na taki krok, bo przynajmniej dzięki Bogu mieliśmy możliwość przetestować produkt przed jego ewentualnym zakupem. A gra jest z tych cholernie drogich i tutaj znowu mój kolejny zarzut, że gry na peceta, te wysokobudżetówki, te gry tak zwane AAA, one ostatnio po prostu zaczynają kosztować absurdalne ceny. Watch Dogs to jest około 200 zł blisko, jakieś tam edycje lepsze kosztują nawet 350 za jakąś tam ostateczną edycję, pewnie z tymi wszystkimi seasonal passami, ale niemniej jednak po prostu te ceny na peceta nigdy takie nie były i po prostu to jest już przesada. Ale wróćmy do
tej podstawowej kwestii. No grafika. Jak ta grafika wygląda? No na pewno nie wygląda tak, nawet nie wygląda w sposób zbliżony do tego, co nam pokazywano na wszelkiego rodzaju promocyjnych filmikach. Totalnie grafika jest w Division ok i tylko ok. To, co na plus można powiedzieć, to poruszając się po świecie, są momenty, to tak jak w Watch Dogsach, grafika Watch Dogsów, chociaż obcięta, też miała swoje momenty. Fajnie wygląda miejscami oświetlenie, fajnie wygląda miejscami kałuże i odbijający się w nich teren, co zresztą już po prostu Ubisoft sobie opatentował i opracował dobrze właśnie w Watch Dogsach. Więc są takie momenty, natomiast grafika ogólnie wcale nie jest taka fotorealistyczna. Na plus jest dużo, dużo elementów mapy, elementów świata, to znaczy ulice, miasta, po którym się przemieszczamy, naprawdę są wypełnione obiektami. To trzeba tutaj odnotować jako duży plus. Wiele gier z otwartym światem, wiele podobnych tytułów ma ten mankament, że potem okazuje się, że miasto jest duże, ale w zasadzie puste i monotonne. Natomiast tutaj w Division mamy do czynienia z bardzo gęsto zapełnionymi ulicami, pełno jest jakichś tam wraków, porzuconych samochodów, różnego rodzaju sprzętu, ludzi, którzy się wałęsają, którzy są bardziej lub mniej przyjaźni i nieprzyjaźni, więc wypełniono ten świat faktycznie dość gęsto, co sprawia wrażenie podczas przemieszczania się, że naprawdę on jest taki żywy. On jest żywy na zasadzie treści, on jest żywy na zasadzie tego, że czujemy się faktycznie jak eksplorujący miasto, które objęto kwarantanną i jest po prostu w tym momencie w jakiejś tam ruinie troszeczkę, że to eksplorujemy, że to naprawdę się dzieje. Do tego muszę tutaj od razu odnotować przy okazji muzyka, ja na to zawsze zwracam uwagę, fenomenalna, po prostu Division ma genialny soundtrack i jestem szalenie zaskoczony tym, że miejscami ta ścieżka dźwiękowa ma takie brzmienia nawiązujące do, ku mojemu zdziwieniu, kultowego Łowcy Androidów i muzyki Vangelisa, to jest jeden z moich ulubionych soundtracków ever. I tutaj miejscami pojawiają się takie momenty z takimi charakterystycznymi syntezatorami. No, to już sprawiło, że poczułem niesamowity klimat i siadałem w zasadzie do tej bety z takim trochę negatywnym nastawieniem, to znaczy byłem przekonany, że gra prawdopodobnie będzie mi zażynać i gra prawdopodobnie jest mocno przehypowana, bo to widziałem już po takich wstępnych, prasowych, różnych prezentacjach, gdzie było już widać, że faktycznie tą grafikę, jej jakoś obcięto. Już się spodziewałem w tym momencie, że będzie dokładnie to samo, co z Watch Dogs. Niemniej jednak sam gameplay tutaj się prezentuje bardzo, bardzo dobrze. System osłon co prawda nie jest żadną rewolucją, ale po prostu dobrze się sprawuje. No, miejscami miałem problem z tym systemem osłon taki, że kiedy już się ukryłem za osłoną i chciałem jakoś bezproblemowo przemknąć się do innego miejsca, przedostać się pod ostrzałem, to czasami postać przyklejała się pomimo wszystko do tej osłony i pod różnymi dziwnymi kątami dalej po niej próbowała wędrować, co nie zawsze po prostu było adekwatne do sytuacji taktycznej, więc ten system działa ok, ale mógłby działać lepiej. Natomiast sam feeling walki, broni jest bardzo fajny, no ku mojemu zaskoczeniu dobrze się strzela. Mamy ten system lutowania, że mamy różne poziomy lutu, tak jak w hack and slashach typu Diablo, że mamy od białych po jakieś tam pewnie fioletowe, no na razie w tej becie spotkałem tylko zielone, niebieskie itemy. Więc mamy tego typu rzeczy. No i w zasadzie eksploracja tego miasta przebiega zupełnie pozytywnie. Widać ewidentnie też w becie, że wątek fabularny będzie miał znaczenie i będzie, że to nie jest tylko taka gra multi, na zasadzie zróbmy multi i nie róbmy żadnej fabuły
tak jak to ostatnimi czasy często bywa. Fabuła i jakby, no właśnie, fabuła, to jak się toczy nasza historia po wkroczeniu do tego świata, widać, że będzie miało dość duże znaczenie i jest zrobione chyba raczej z dużą dbałością, na tyle, na ile można powiedzieć, po bardzo niewielu misjach fabularnych, w zasadzie, nie wiem, jedna, dwie misje fabularne są tylko w becie, no ale w każdym razie z tego, co widziałem, to i z misji pobocznych, to wygląda na to, że od strony fabularnej jest to gra dopracowana i jest to gra, która ma zawartość. Nie jest to tytuł wyłącznie wrzućmy ludzi na otwarty świat, niech się ganiają i strzelają i zdobywają loot, a olejmy zupełnie fabułę. Także to na plus, to mnie bardzo cieszy. Ogólny feeling z walki, ogólny feeling z zaprojektowania świata. Słuchajcie, te ulice. To jest chyba Nowy Jork, ale tutaj nie łapcie mnie za słowo, szczerze powiedziawszy zapomniałem, co to jest za miasto. To jest jakieś jedno z głównych miast Stanów Zjednoczonych, z tego co się orientuję. No niech to będzie Nowy Jork. W każdym razie wygląda to dość realistycznie pod względem projektu mapy. Pod względem projektu mapy, nie pod względem grafiki i fotorealistyczności, ale pod względem projektu rozmieszczenia właśnie tych obiektów i feelingu z tej całej eksploracji. Więc to mi się spodobało, natomiast no, wracamy tutaj do takich podstawowych kwestii. Po pierwsze, właśnie przehypowanie, bo grafika nie jest taka, jakiej się spodziewało wiele osób, a co trzeba powiedzieć, wymagania są bardzo duże i na moim sprzęcie próbowałem na ultra, no w zasadzie jest, mam kilkanaście klatek na sekundę, powiedzmy na high, gdzie w zasadzie ta grafika wizualnie bardzo się nie różni między ultra a high, tylko tam są obcięte cienie niektórych postaci pobocznych i tak dalej, więc takie drobniejsze rzeczy. No to na high, powiedzmy, gra mi się trzyma w okolicach tych 30 fpsów ze spadkami czasami do 25. Czasami jest to więcej tych FPS-ów na GTX-ie 762-gigowym, czyli nie najnowsza karta, ale też nie najgorsza. Karta, na której na ultra śmiga płynnie Battlefield najnowszy, więc czwórka, więc uważam, że to jest po prostu karta, która jeszcze powinna sobie radzić. No niemniej jednak właśnie widać, że Division ma wymagania dość duże, a niekoniecznie one się pokrywają z genialnością grafiki. Grafika jest dobra, no nie ma co tutaj narzekać. Modele postaci są bardzo szczegółowe, fajnie wyglądają. Natomiast no nie jest to ta rewolucja, którą zapowiadano i tutaj kolejny raz Ubisoft pokazuje, że co innego reklamują, a co innego potem sprzedają. I jeżeli ktoś nie uważa, ktoś po prostu ogląda te materiały przedpremierowe i potem kupuje na bazie tego grę, to może się mocno rozczarować. Sam gameplay, jeszcze warto o nim wspomnieć, no co z tą rewolucją w zasadzie, bo to też było przedstawiane jako niesamowita gra z otwartym światem, w której po prostu będziemy eksplorować to miasto i będziemy mogli różne dziwne akcje odstawiać. No prawda jest taka sama praktycznie na tyle, na ile z bety mogę wnioskować, jak z Watch Dogsami, czyli miało być coś zupełnie nowej generacji, a tak naprawdę wcale nie jest. Mamy do czynienia z otwartą mapą, jak w wielu grach tego typu, gdzie mamy zarówno misje główne w różnych miejscach, posuwające fabułę, jak chociażby w GTA i tak dalej. Mamy jakieś eventy poboczne, no standardowo. Mamy tylko tyle, że tutaj jakby znaczącą rzeczą, zwłaszcza dla endgame'u, ma być PvP i to, że faktycznie możemy spotkać, są strefy, w których możemy się strzelać z innymi graczami i są akcje typu wykonujemy wspólnie misję, a ktoś może nas w tej nagle się odłączyć od grupy i nas zaatakować i zgarnąć loot, który mamy. Wydaje się to takim niby pomysłem fajnym, ale z drugiej strony nie uważam, żeby to był pomysł, który jest na tyle ważny i rewolucyjny i ważny w rozgrywce, na tyle, na ile widziałem, jak to działa, żeby mówić tutaj o tym, że Division jest jakąś rewolucją. Nawet nie jest specjalną ewolucją dużą, jest to po prostu dość solidny tytuł z otwartym światem, w którym dobrze się strzela, w którym możemy
dobrze się poczuć w tym otwartym świecie, wczuć się w klimat, wczuć się w taki troszeczkę postapokaliptyczny klimat, gdzie musimy jakoś przetrwać, mamy jakieś tam swoje zadania i jakieś działania podejmujemy, natomiast czy to jest rewolucja? Niekoniecznie. Reasumując i kończąc, wrażenia z bety, no mieszane. W zasadzie spodziewałem się jeszcze czegoś gorszego po tych moich ostatnich badaniach tego tytułu i to, co widziałem w różnych topowych youtuberów i tak dalej, którzy dostali gdzieś tam dostęp do tej wczesnej bety i już pokazywali faktyczny gameplay, ten aktualny, no to już było widać, że ta grafika jest obcięta, więc spodziewałem się tutaj najgorszego. W zasadzie jednak jestem pozytywnie zaskoczony feelingiem tego eksplorowania i tego strzelania. Natomiast zaznaczmy tutaj, że nie wiemy, ja nie wiem tego, na ile ten feeling i ta przyjemność będzie trwała. Bo beta pozwala nam na dość ograniczone pogranie, chwilę pogranie, poglądanie takich no, pierwszych jakichś tam lokacji, misji i tak dalej. Natomiast ciężko jest powiedzieć, jak się będzie nam grało w to po kilkunastu, po kilkudziesięciu godzinach, a może więcej, jeżeli ktoś by chciał na to tyle poświęcić czasu. Pamiętajmy, że jest to tytuł z tych bardzo drogich, więc jeżeli wydajemy na grę dużo kasy, to zazwyczaj oczekujemy, że to będzie taka gra na długo. Tak jak, no nie wiem, Battlefieldy może nie są najtańsze, zwłaszcza też z tymi swoimi seasonal passami i tak dalej, ale w Battlefielda, jak już ktoś ma tego Battlefielda, to zazwyczaj gra w niego naprawdę cały rok i nawet czasami dłużej, więc gdyby Division było taką grą, gdyby się okazało, że ten endgame będzie na to pozwalał, będzie na tyle atrakcyjny, to może, no, może by się opłacało, ale nie wiemy teraz, czy będzie. Wiemy tyle, że gra jest dość droga, wiemy, że od razu sprzedają seasonal passa, wiemy, że można ją kupić w kilku edycjach cenowych. Oczywiście stopniowana ta cena jest w górę, a nie w dół, czyli nie ma super taniej edycji, tylko jest edycja droga, droższa i jeszcze droższa. Więc ciężko tutaj oceniać i podobnie jak z Watch Dogsami. Ja dłuższy czas temu, jak robiłem recenzję Watch Dogs na swoim kanale, to troszeczkę też przesadziłem tak z perspektywy, jak to oceniam, z moim pozytywnym odbiorem, bo w zasadzie ja widziałem tam od początku również te różnego rodzaju wady, ale grało mi się bardzo dobrze. Problem w tym, że grało mi się bardzo dobrze dość krótko i to pierwsze wrażenie, które wyraziłem gdzieś tam, entuzjazm w recenzji był duży, natomiast minęło kilka dni, już ten entuzjazm spadł bardzo mocno, więc żeby nie było z Division tak jak z Watch Dogsami, ja w zasadzie uważam, że każdy, kto ma szansę w tą betę, powinien zagrać i sobie wyrobić zdanie. Natomiast czy kupować, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Miałem zamiar nie kupować Division. Po zagraniu w betę zaczynam się nad tym zastanawiać, ponieważ jest to mimo wszystko bardzo fajna strzelanka. Jeżeli ktoś lubi setting postapokaliptyczny, taki na zasadzie, że coś się stało i po prostu mamy jakieś opustoszałe, zdezelowane miasto i tak dalej. Jeżeli takie klimaty nas kręcą, jeżeli jeszcze do tego lubimy element lutowania i rozwijania postaci, co bardzo mi odpowiada, to w zasadzie no, troszeczkę ta gra kusi. Ma ona troszeczkę pod pewnymi względami taką ponadprzeciętność w sobie. No, w zasadzie nie możemy wskazać w tym momencie takiego krewniaka dla Division, gry, która w zasadzie mogłaby być zamiennikiem. Bo jednak pomimo, że tutaj są wykorzystane takie standardowe pomysły, to jednak są to pomysły z różnych gatunków gier i one są troszeczkę po prostu sklejone w taką, a nie inną, nową całość i no, mnie się gra dość spodobała po tej becie, natomiast z uwagi na to, jak mi działa na kompie, no to tak się trochę jeszcze waham, no i patrząc właśnie na to, że gra jest nie tania, a się zaraz okaże, że będę musiał jakieś do niej dodatki kupować,
Ciężko powiedzieć. Za te pieniądze moglibyśmy kupić sobie naprawdę kilka ładnych indie games i bawić się prawdopodobnie również bardzo dużo. Natomiast nie mamy na rynku teraz też za dużo dobrych shooterów, takich naprawdę dobrych, fajnych shooterów z jakimiś elementami RPG-owymi w sobie zawartymi i jeżeli komuś czegoś takiego brakuje, no to Division może być fajne. Na pewno wysoka wartość, jeśli chodzi o projekty, projekt miasta, projekt map, świetna muzyka, świetne wykonanie zewnętrzne, design postaci. To od razu się rzuca w oczy i pod tym względem akurat takich tytułów za dużo nie ma, pomimo że nie jest to ta rewolucja, którą zapowiadano, nie jest to ta rewolucja graficzna, której się co niektórzy z nas spodziewali, więc ocencie sami. Tyle z mojej strony. Pamiętajcie, by kliknąć łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Zapraszam do komentowania. Tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.